15 grudnia wspominamy świętą Marię Crocifissa, Dziewicę. Paula di Rosa urodziła się 6 listopada 1813 roku w Brescia we Włoszech jako córka Klemensa i księżnej Camilli Albani z Bergamo. Rodzice dali jej wszechstronne wykształcenie oraz religijne wychowanie. Kiedy miała 11 lat, zapadła na ciężką chorobę, którą przeszła szczęśliwie. Wcześniej straciła matkę. Jako sierota obrała sobie za matkę Najświętszą Maryję Pannę. Oddana do szkoły i na wychowanie sióstr wizytek, uczyniła duże postępy w nauce i w cnotach chrześcijańskich. W wieku 17 lat wróciła do domu. Kiedy ojciec zaproponował jej małżeństwo, odmówiła i w 19 roku życia złożyła ślub do zgonnej czystości. Równocześnie podjęła się kierownictwa nad 70 pracownicami w przędzalni ojca w Aquafredzie, rozwijając wśród nich prawdziwie misyjną i apostolską pracę w latach 1831-1836. Podobną chrześcijańską pracę rozwijała, ilekroć przebywała w wiejskiej, letniej posiadłości rodzinnej w Capriano w Brescia, zajmując się ze szczególną troskliwością biednymi i chorymi, dopomagając miejscowym kapłanom w pracy nad młodzieżą żeńską, w misjach, w rekolekcjach lub w różnych inicjatywach kościelno-społecznych. Jej bohaterstwo zabłysło w czasie epidemii cholery, kiedy to z całym poświęceniem usługiwała zarażonym. W latach 1836-1839 podjęła się pracy w dwóch szkołach dla głuchoniemych oraz w instytucjach przeznaczonych dla opuszczonych kobiet i dziewcząt narażonych na utratę niewinności. Pod kierownictwem wytrawnego kierownika duchowego księdza Faustyna Pinzoni postanowiła założyć Stowarzyszenie Pielęgniarek dla Posługi Chorym. Po otrzymaniu zezwolenia od władz państwowych w 1840 roku Paula zebrała 32 dziewczęta, przeszkoliła je i udała się z nimi do szpitala kobiecego w Brescia. Przekonała się bowiem, że oprócz pomocy lekarskiej, chorzy potrzebują stałej opieki. Tak powstało Zgromadzenie Służebnic Miłości. W rok potem Paula otworzyła drugi podobny szpital w Kremonie. Świątobliwy ojciec z radością wspierał te wszystkie wysiłki i inicjatywy swojej córki. Na dom centralny dla powstającej nowej rodziny zakonnej przeznaczył zakupiony pałac w Brescia. Starał się ponadto o poparcie władz. W 1844 roku Rzym wydał dekret pochwalny, a w roku 1847 papież Pius IX zatwierdził warunkowo na czas próby konstytucje napisane przez księdza Pinzoni. W roku 1852 Paula w uroczystość Najświętszego Serca Jezusowego złożyła śluby i przybrała imię zakonne Maria Crocifissa, Maria od Chrystusa Ukrzyżowanego. Wraz ze swoją przełożoną przyjęło habit 18 sióstr. Siostry dały o sobie znać przede wszystkim w czasie zarazy, jaka kilkakrotnie nawiedziła północne Włochy. Ich bohaterskie poświęcenie zyskało im powszechne uznanie. Maria patrzyła z radością, jak mnożyły się nowe fundacje. W roku 1855 było ich już 7. Pewna, że dzieło ma zapewnione trwanie, mogła spokojnie odejść. 26 listopada w czasie ćwiczeń duchowych w Mantui zasłabła. Ukończyła je wszakże i udała się do macierzystego domu w Brescia, gdzie 15 grudnia 1855 roku oddała Bogu ducha w wieku zaledwie 42 lat. Jej ciało, pochowane początkowo w grobowcu rodzinnym, zostało umieszczone w kościele domu macierzystego w Brescia. Do chwały błogosławionych wyniósł ją papież Pius XII w 1940 roku, a do chwały świętych ten sam papież w roku 1954. Módlmy się. Panie, nasz Boże, święta Dziewica Maria wiernie Ciebie miłowała. Niech zapali nasze serca ogniem Bożej miłości, które przekazała swoim towarzyszkom ku chwale Twojego Kościoła. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Christ exalted, Christ
Yeah.